pani jest też wspaniałą przyjaciółką, która jest z panią Małgorzatą Ostrowską-Królikowską w każdym momencie jej życia. Jak pani wspomina początki waszej przyjaźni? Ja myślę sobie tak, że przyjaźń się przydarza wtedy, kiedy jesteśmy ze sobą w różnych chwilach. I jeżeli nie zajmujemy stanowiska w różnych sprawach, to mi się wydaje, że to nie jest to, że chcemy być obok, tylko jest to egoizm. Bo czasem trzeba niestety zająć stanowisko. Tak jak ja zajęłam parę razy w różnych sprawach, zwłaszcza w sprawach moich przyjaciół. I myślę sobie, że chciałabym mieć sama taką przyjaciółkę, jak ja jestem dla moich przyjaciół, lojalną gdzieś tam, w każdej sytuacji. Bo to jest chyba najważniejsze. A nasze początki były, no ja się na początku przyjaźniłam z Pawłem, bo Pawła poznałam na planie filmowym Przypadki Kobery Wojciecha Hasa i tak już zostało. Myśmy się bardzo polubili, tak zaprzyjaźniliśmy się i właściwie to jest osoba, której mogłam nie widzieć pół roku i jakbyśmy się wczoraj gdzieś tam zagubili w tłumie. No bo na tym polega przyjaźń, że wydaje nam się, że to trwa wiecznie. Tak jak i w serialu Teściowie, tak jak i w życiu przydarzają się różne sytuacje. Gdy pani była jakby z panią Małgorzatą i z panem Pawłem, gdy ta cała sytuacja o nieślubnym synie miała miejsce, to w jaki sposób ich pani wspierała? Bo udało im się to przepracować, udało im się wygrać. Jeżeli im się to udało przepracować i wygrać, to mnie się wydaje, że media powinny dać spokój pani Małgosi, ponieważ to nie jest coś, co nagle się pani Małgosia dowiedziała, by wyleciało jak królik z kapelusza, tylko to już było. Ja o tym wiedziałam i oczywiście, jak państwo widzicie, nigdy nikomu nic nie powiedziałam, bo to nie jest rzecz, którą należy lecieć do mediów, czy tam opowiadać, czy plotkować. W rodzinach się różne rzeczy dzieją, tylko akurat oni mają to nieszczęście, że są na świeczniku, bo są znani wszyscy, więc o tym się mówi. Jakby wziąć pod lupę jakąkolwiek polską rodzinę, to mamy tam różne historie i te rodziny teraz zajmują stanowiska, a jakby tak powyciągać z ich rodzin, to tam by się też znalazło ho, 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 ho. Także myślę sobie, że powinniśmy sobie dać spokój z tym i po prostu dać spokój Małgosce Królikowskiej, która jest fantastyczną matką, babcią, przyjaciółką, cudowną osobą i uważam, że ciszej nad tą trumną. Jasne. A miała pani przyjemność poznać syna, pana Pawła? Nie miałam przyjemności, ale wiem, że Paweł się bardzo opiekował, mieli wspaniały kontakt, bo tak się zdarza. Bardzo, bardzo byli związani. Więc myślę sobie, że to nie nam zajmować stanowisko i o tym mówić. To jeżeli jeszcze mogę oczywiście zapytać o bieżące sprawy tutaj, no bo pani jako ta przyjaciółka jest w tym wszystkim blisko. Jakie ma pani na przykład rady dla Antka, którego też pewnie pani zna od wielu, wielu lat w tej całej sytuacji? Ja mam rady dla Antka, ale te rady są radami, które powiem mu albo mówię mu cztery oczy, kiedy się spotykamy i nigdy nie pozwoliłabym sobie mówić publicznie dla niego rad, dlatego że to są właśnie, na tym to polega, że cenimy sobie swoją intymność, cenimy sobie to, że po prostu pewne rzeczy mówimy sobie w tych miejscach, w których one powinny być powiedziane. W tej chwili, która powinna być powiedziana, a nie na forum. Bo rozstrzyganie takich rzeczy na forum nigdy się dobrze nie kończy, jak widać. On panią na przykład traktuje jako taką ciocię? Może zadzwonić o każdej porze dnia i nocy? Oczywiście może zadzwonić, chociaż nie traktuje mnie jak ciocię, tylko jak kumpele. Jak byliśmy na festiwalu, który stworzył Paweł Królikowski z Małgosią Królikowską, jak byliśmy tam na tym festiwalu, to właściwie ja i Ania Jurksztowicz, moja przyjaciółka, chodziliśmy w ogóle z przyjacielem też Pawła Królikowskiego, chodziliśmy w czwórkę, jak taka, nie widzieliśmy różnicy wieku, szaleliśmy razem, to było wspaniałe.